Dzień dobry! Dzisiaj przed nami taka jakby analiza piosenki Spirit, Beyoncé z nowej płyty The Lion King The Gift. Tam było sporo fajnych piosenek, ale ta jest jedna z moich dwóch ulubionych i Beyoncé robi świetną robotę, więc pomyślałam, że tak jakby trochę omówię, co ona tam robi i dlaczego to jest takie świetne. Pierwsze, Beyoncé znana z tego, że jest takim bardzo aktywnym rzecznikiem praw Afroamerykanów w Ameryce, osób czarnoskórych, szczególnie kobiet. I ta piosenka i w sumie cały album to jest taki wielki manifest, może nawet polityczny, ale na pewno manifest pochwały czarnej skóry. Nawet jest taka piosenka, nazywa się Brown Skin Girl. I bardzo fajna jest ta piosenka, więc polecam. Także teledysk, kolory, suknie, pustynia, lwy, tańce. Wydaje mi się, że to są takie rdzenno-afrykańskie tańce, bo tak wyglądały przynajmniej. Dużo symboli, plus słowa piosenki, spirit, duchu, duchy. Już coś wiemy z tego. Uważam, że to jest bardzo świetny pomysł, żeby coś takiego zrobić, jeżeli jest się Beyoncé. Po drugie, Beyoncé na tej płycie, w ogóle na całej płycie i w sumie też na ostatniej płycie i poprzedniej i na jeszcze poprzedniej. No dobra, po prostu Beyoncé się rozwija i słychać jakby zmianę w jej głosie, słychać większą dojrzałość i w tej najnowszej płycie szczególnie doły są absolutnie niesamowite. Mają bardzo głębokie brzmienie, bardzo dojrzałe, bardzo takie ciężkie, intensywne, przy czym oczywiście są perfekcyjne technicznie i bardzo elastyczne. Ogólnie mamy bardzo dużo niskich częstotliwości. W tym fragmencie, kiedy śpiewa Paradise, chciałabym zwrócić uwagę na dwa szczegóły. Pierwszym z nich jest to, że cały ten jakby riff, czy ta taka wokaliza jest zrobiona na totalnie spójnym dźwięku, czyli dźwięk się nie przerywa, a takie coś nie robi się brzydkie, tylko jest piękne połączenie. I drugi szczegół jest taki, że Beyoncé sobie tak cwanie zmieniła to paradise na paradise, co w sumie ułatwia ten efekt połączenia. Nie sądzę, żeby Beyoncé tego potrzebowała, akurat ona tego nie potrzebuje, ale myślę, że to był po prostu wybór stylistyczny, ale to nie zmienia faktu, że na i jest łatwiej niż na A robić takie połączenia, więc just saying. Oczywiście te wszystkie riffy są absolutnie cudowne. Mówiłam trochę o nich w moim ostatnim filmie o riffach, ale nie wspomniałam o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy. Żeby riff był świetny, składają się na niego jakieś czynniki. To nie jest tylko, że ładny riff i koniec, tylko jest melodia, którą wybierasz, czyli dźwięki, z których korzystasz, czyli skale, z których korzystasz, o których mówiłam w ostatnim filmie. Oprócz tego bardzo ważna jest rytmika. I to Beyoncé ma świetne, czyli ma taką super intuicję do tego, jakich wartości używać, w jakim to rytmie zrobić, gdzie przedłużyć, a gdzie skrócić, gdzie zrobić szybko, gdzie zrobić wolno. I akurat te riffy w tej piosence są stosunkowo wolne. To wszystko jest wolne jak na Beyoncé, to nie jest szybko, ale wydaje mi się, że chce przekazać właśnie taki totalny wewnętrzny spokój i tą taką harmonię z naturą trochę może? Mój tata był kiedyś w Afryce i powiedział, że tam jest takie powiedzenie, że ludzie w Europie mają zegarki, a ludzie w Afryce mają czas. Ten riff! I am! Piękne to jest, piękne! Chyba mój ulubiony riff w tej piosence. Kolejna sprawa. Dużo growli, dużo charczenia, distortion, jak zwał, tak zwał. Dodaje bardzo dużo emocji, dodaje dużo do perswazji, więc tak jakby trochę i wierzę w to, co śpiewa, dlatego że tak bardzo to emocjonalnie przekazuje. No i oczywiście robi je świetnie technicznie. I jak już jesteśmy przy technice, to fantastyczny miks. Na przykład w fragmencie tym... Dźwięk jest elastyczny,
przemieszcza się w dobrym kierunku, nie jest zaciśnięty, nie jest wypchany, ale też nie traci swojej siły, nie traci swojej obecności, dlatego że Beyoncé umiejętnie prowadzi dźwięk tak jakby dolną częścią żuchwy, powiedziałabym trochę. To nie jest takie proste do wytłumaczenia, ale chodzi o to, że dźwięk może być umiejscowiony w różnych, tak jakby, no, miejscach w buzi. I jak pojedziemy sobie jakby wysoko po podniebieniu, fight, to robi się taki dźwięk. A jak pojedziemy nisko po żuchwie, fight, to robi się taki. I oba były miksem, tylko że korzystały z innych miejsc w buzi, korzystały z innych częstotliwości i Beyoncé te swoje niskie częstotliwości ma fantastycznie opanowane i wykorzystuje je prawie wszędzie, więc to fight było prawdopodobnie zrobione na otwartej żuchwie, poprowadzone tutaj tak jakby nisko, żeby ten dźwięk ciągle miał tą masę i obecność dołów. Przechodzimy do tej pięknej części piosenki, w której jest co? Falset? Beyoncé śpiewa falsetem? Jeśli chodzi o falset, to zaraz będzie film we wtorek o falsecie. Także sobie obejrzysz, bo jest bardzo ważny. A teraz szybko powiem, że mam wrażenie, że na samej, samej górze tutaj to. Przez obecność spółgłoski k w słowie becomes, fałdki są dobrze domknięte. I na tym najwyższym dźwięku to jest po prostu rejestr głowowy. To nie jest do końca falset. To jest taki, albo można powiedzieć, poprawny falset, o którym się dowiecie we wtorek. Nie wiem, to jest taka moja teoria. We wtorek o tym falsecie powiem wszystko. Nieważne. Chodzi o to, że na górze przez to k mamy ładne domknięcie. Nawet jeżeli to k będzie bardzo cichutko zrobione, to i tak będzie dobre domknięcie fałdek. Ale potem na słowie man jest tak jakby rozrzedzenie powietrza. Posłuchajcie. Im dłużej, tym szerzej. Im dłużej, tym więcej powietrza. Im dłużej, tym mniej oporu na fałdkach. Tym luźniejsze fałdki. Takie coś, chyba, tak mi się zdaje. To, co jeszcze jest świetne, to to, że w każdym refrenie słowo spirit jest zupełnie inne. Prawie za każdym razem. Czyli super podniesienie energetyczne całej piosenki, czyli w sumie nie robię nic nowego, ale wszyscy czują się, jakby to było coś zupełnie nowego. Czyli super trik na Twoje piosenki, jeżeli chcesz wzbudzić nową energię, obudzić wszystkich, którzy zasnęli gdzieś tam w trakcie piosenki. Modulacja do tego właśnie służy. Końcówka. Powiem, że to nie jest do końca to, czego oczekiwałam, ale świetnie współgra ze wszystkim. Tyle. Nie wiem, czy coś z tego się nauczyliście. To są takie moje uwagi, chyba 10 czy tam 11 punktów, które uważam, że robią tą piosenkę bardzo dobrą. Ona sama w sobie nie jest taka jakaś super wybitna. W sumie jest bardzo prosta. Tylko te wszystkie riffy, te wszystkie wokalizy Beyoncé sprawiają, że ona jest naprawdę imponująca. Gdyby odjąć te wokalizy, to tam mało co zostaje. Także Beyoncé zrobiła super robotę, chciałam po prostu tutaj docenić, pokazać, bo lubię tę piosenkę. I tyle. Kochani, z tej strony Vocal Coach, pozdrawiam Ciebie serdecznie, zachęcam, żebyś ćwiczył dzielnie, zachęcam też do subskrybowania tego kanału, lajkowania i komentowania, też zapraszam Cię Twój Vocal Coach na grupę na Facebooku, bo tam wrzucił dla Ciebie 12 filmów do ćwiczenia i co poniedziałek o 21 robi live'a, na którym możesz zadać pytanie, a on Ci odpowie, także aha, i ten Vocal Coach to ja, więc trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa, pa!